Siemanko wszystkim. Siema widzowie. No, tak jak obiecaliśmy wam, że dowiemy się, czy Zygmunt żyje. Dowiedzieliśmy się. Zygmunt żyje, ma się dobrze, jest troszkę schorowany, no ale wiadomo, już ma trochę lat. I znaczy się inaczej, kolega dał mi kontakt do Ewelinki, ja się do niej odezwałem. No, a Ewelinka odezwała się do mnie i Zygmunt tak samo. No, ale widzowie Zygmunt, mają to tam. Zygmunt oczywiście pozdrawia wszystkich dobrych ludzi. Jakby ktoś tego nie słyszał wcześniejszego filmu. No, Zygmunt pozdrawia wszystkich dobrych ludzi, dobrych chłopaków. No i niech żyje jak najlepiej i jak najdłużej, nie? No, co tam chcielibyśmy jeszcze? Chcielibyśmy, ale nie wiemy, czy nam to wyjdzie. Chcielibyśmy namówić Zygmunta, żeby on też poopowiadał, bo Zygmunt i tak ma lepszą wiedzę o sobie i o tamtych latach niż my, gdyż ja, gdy on zaczynał, też byłem młodym chłopakiem, bardzo młodym. No, on już miał poważniejszy szacunek w mieście. No i będę się starał go namówić do tego, żeby porozmawiał na żywo. Jednak zobaczymy, czy będzie chciał. Bo jak nie będzie chciał, no to wiadomo. Ale spróbujemy, prawda? No, spróbować zawsze warto. No. Zygmunt naprawdę był nietuzinkową postacią tego miasta. Moim zdaniem jest... Nie tylko tego miasta. Jest, no tak, no, ale przede wszystkim jest legendą, ikoną Gliwic Śląska, nie? Przede wszystkim. No ale on latał po całej Polsce przecież, nie? No zgadza się. No. A tam ktoś zadał pytanie, dlaczego ksywa Sandokan? Ty wiesz, dlaczego ksywa Sandokan? A więc, odnośnie tej ksywy Sandokan, to powiem wam tak. Był taki kelner w Piaście. Lipton miał ksywę. I Sandokan zawsze ważył też trochę dużo i się zastanawiał, jaką by chciał mieć ksywę. Gruby czy Sandokan? No i wyobraźcie sobie, że ja nie wiem, czy nawet o tym nie mówiłem kiedyś, ale nawet jak mówiłem, to może jeszcze raz przypomnę. Był dancing wtedy w Piaście. Z lewej strony były dancingi, a z prawej strony była kawiarnia. Z lewej strony były obiady, śniadania, kolacje. Z prawej strony były ciastka, alkohol, kawa. No i pewnego dnia, gdy Zygmunt się tam trochę ponapijał, wstał i zaczął lecieć kawałek pod tytułem Sandokan. Słyszałeś taki kawałek Sandokan, prawda? Słyszałem, no ale to no, jest taka bajka była Sandokan. No. Okej, ale to nie z tej bajki, nie? Filmu też, nie? Tak. I jak on usłyszał ten kawałek Sandokan, to wstał i zaczął krzyczeć: to ja jestem Sandokan. No i tak już zostało, prawda? Wszyscy od tamtej pory mówili do niego Sandokan. No i Zygmunt się utożsamił z tą ksywą i całe miasto utożsamiło się z jego ksywą i z jego postacią. No. I do dziś dnia wszyscy starsi pamiętają o nim. Ci młodsi, to młodsze pokolenia to już bardziej pamiętają Pokida, ale wszyscy starsi pamiętają Sandokana. Ale ci, co pamiętają Pokida, to Zygmunta też pamiętają, bo przecież oni mieli... Robiliśmy materiał o tym, nie? Z tego czasu mieli tak, ścieżkę. No tak, ale ja mówię o takich młodszych jeszcze ludziach, jak o Zygmuncie przestało być głośno, nie? Bo ci młodsi ludzie raczej byli zapatrzeni
później już w Pukida, prawda? Może nie wszyscy, ale, ale... No ale Pukida już 25 lat nie ma też już. Ja wiem, mówisz. No ja mówię o tamtym czasie. O tamtym czasie, no w sumie to ci ludzie też już nie są tacy młodzi, nie? No, dokładnie. No. Dokładnie, dokładnie masz rację, nie? No bo czas tak szybko mija. No przecież Grześ już 25 lat siedzi. Dokładnie, 25 lat. W 99 go wyginęli. No i może Zygmunt da się przekonać do tego, żeby porozmawiać, nie? No, zobaczymy, no. Warto spróbować, warto porozmawiać, zapytać Zygę. Mhm. Dużo ludzi tam koło niego było w ogóle, bardzo dużo, bardzo prawda? Dużo, no, przewinęło się. Mhm. Bardzo dużo ludzi. Mhm. A co ci chciałem jeszcze powiedzieć? Kiedyś powiem tobie, że taki Ukrainiec, nie? Znaczy, przepraszam, to był Białorusin albo Rosjanin. On był taki potężny, że jak usiadłem z tyłu w Mercedesie w 140, i jak on był z tyłu, to ja normalnie barki składałem, on był taki potężny. Naprawdę. To był jego człowiek, nie? Był przeogromny, był, on naprawdę. Miał tych ludzi, przecież koło niego się kręcili zazwyczaj takie wielkie chłopy. Nie wiem, czy słyszałeś, jak takiego jednego tam chcieli obić kijami na Kopernika. To ekipa właśnie od drugiej strony, nie? Od Grzegorza P. Mm-hmm. To napadli tego takiego jednego Rusa. Słyszałem, znak wyrwał. X kościół, to było to? Ale to nie tylko. Później go obili go, bo chcieli kijami go zbić, nie? Ale nie dawali rady. Nie umieli mu dać rady, naprawdę. No, ale to była ta akcja, co on znak wyrwał i ich tam skosił? To może była inna akcja. No to było też na Koperniku właśnie. To może była inna akcja, bo tamtego dopadli, wiesz, dopadli i go obili, ale wiesz, jak go obili? Bo nie umieli do niego podejść w ogóle. Nie umieli do niego podejść w ogóle. I w końcu, w pewnej chwili, zaczęli sięgać po kamienie, po cegówki, wiesz. No i rzucali w niego kamieniami i cegówkami, nie? To był jedyny sposób, w jaki go mogli obalić, wiesz. Tam go otukli, ale sami nie byli bez szwanku, nie? To ja słyszałem o akcji na Koperniku, że właśnie zaatakowali jakiegoś od Zygmunta z ekipy i on wyrwał znak. I ich znakiem. O tej akcji też słyszałem, ale to nie było to samo. No. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Widzowie, subskrybujcie nasz kanał, bo 70 osób nie subskrybuje kanału. Tylko 30 osób subskrybuje nasz kanał. Tak? Z tych, co komentują? Nie, z tych, co oglądają, i w ogóle to 70 osób nie subskrybuje kanału. Co to jest za problem kliknąć na subskrybuj? Nasze filmy będą się wybijały do góry. A ci, co chcą jakieś wywiady z tym... Z masą? Z masą i baryłą. Nie, no to... Od Sandokana tym byłym kierowcą. Muszą poprosić mięsnego, bo my nie zadajemy się z takimi mięso osobami. Mięso lubi takie wywiady robić, bo on robi tylko z takimi wywiady, więc idźcie sobie tam na kanał. Nie wiem, czy słyszeliście tak samo, że... że Masonina ma grzać w puchę. 6 lat dostała. I Grzesiu będzie smutny, nie? No. Jak będzie smutny? No, tam Misiek powiedział w swoim materiale, że będzie jeździł na widzenia intymne. To nie będzie smutny, będzie zadowolony, no? No, będą się tam miziać. No, kiziać. No. I powiem tak, że w ogóle. Dla mnie Mięsny jest bardzo słaby, dlatego że on nie powinien się do tego Miszka czepiać. Ale słuchaj, że ci przerwę, ale słuchaj, jak może się czepiać w ogóle, jak on by był charakterny, to po pierwsze umówiłby się z nim face to face,
jakby się nie bał i by sobie wyjaśnili wszystko, ale on po prostu nie umówi się z nikim twarzą w twarz, bo on po prostu robi pod siebie. Rozumiesz, o co chodzi? Ale zgadza się. To jest tchórz, to jest zwykły tchórz. Mhm. Jeszcze jedno. W ogóle żaden człowiek, który ma charakter, nie robi programów z konfidentami. Żaden człowiek, który ma charakter, nie wybacza konfidentowi. Ale on nie ma charakteru, on w ogóle nie ma kręgosłupa moralnego. Ten człowiek, znaczy, no nie wiem, czy to... No, niech nie... Jak on... Czyżby... Przepraszam, że tak powiem, ale czyżby mu wcześniej szczelił ten kręgosłup? Czy już wcześniej były jakieś widzenia intymne? Bardzo możliwe. Ale słuchaj, no jeżeli... To ja ci powiem, on się zachowuje tak jak trochę ci hejterzy, co są kozak w necie, a pi w świecie. Bo wyzywa tego miśka, opowiada jakieś bzdury. Tak, mówi na niego dyzma. A... No, a spotkać się z nim nie chce. No, no chłopie, jak jesteś taki kozak, to dawaj, spotkaj się z nim, powiedz mu w twarz, że jest dyzmą. Miej jaja. A nie w necie, jak zwykły hejter wyzywasz. No ale oni tak wszyscy nauczeni są. Nawet popatrz na Goebbelsa. Przecież Goebbels tak samo mówi, że jak mnie zobaczy, to od razu ochrona mnie zawinie. Albo zadzwoni i będę dalej sobie grypsował w więzieniu. Patrz, odważył się. Goebbels zrobił jeden krok do przodu. Ściągnął kominiarkę. Bo wcześniej wywiady robił na tym swoim kanale. W kominie przecież. Aha. On, Massa i ten redaktor, co oni tam, tą spółkę mieli. To wcześniej... jako jedyny ściągnął komin, tak? No nie, no Massa był tyłem. Massa był bez komina, ale był tyłem. Mhm. Bez kominiarki, a on miał komin. Jako no, jedyny on no tam wcześniej, no. Na tym kanale. Krok do przodu zrobił, bo już pokazał twarz, ściągnął kominiarkę. No. Znaczy powiem ci tak. Ten kanał tego mięsnego Giermka ma oglądalność, ma dużo subskrypcji dzięki temu Goebbelsowi. A wiesz dlaczego? Wiem, bo ludzie lubią słuchać bajek. Tak, Farmadon. On ma dobry Farmadon, tak. Mhm. Więc my bajek nie opowiadamy, więc niestety, ale może chcecie słuchać jakiś bajek, makaronu na uszy? Może zatrudnimy jakiegoś bajkopisarza, nie? Ale my tego nie chcemy robić, dlatego... Bo chcemy wam pokazać prawdę o tym świecie, tak. I o tych szujach wszystkich, nie? No, a Goebbels wszędzie był, wszystko wie, wszystko widział, z każdym robił biznesy, z każdym się zna. Ale jego wiedza dlatego jest taka, bo ma dużą wiedzę od służb, od masy i tak samo troszkę siedział po tych więzieniach, to tak samo się tam nasłuchał i wszystko sobie... Przyjął na klatę, że to wszystko on, że on wszędzie był, nie? No to tak jak, no przecież ty też możesz bajki opowiadać. No. Ale po co? Dla kogo? No nie, no to nie ma sensu, no wiadomo, że... Przecież jak ja opowiem bajkę tam o jakimś koledze, to kolega to wszystko może wyjaśnić, nie? Że tak nigdy nie było, że co ja opowiadam i tak dalej. Nawet zwróćcie uwagę na to, że jak coś opowiadam nieraz i pomimo tego, że ja nie chcę nikogo kłamać, pomylę jakieś fakty delikatnie, to zawsze się znajdzie ktoś, kto to wychwyci i o tym napisze. Jest tak, prawda? Oczywiście, że jest. No. Ale to wiesz, to było tyle lat temu pewne historie, że człowiek ma prawo się pomylić. Okej, ale poza tym świat jest mały, nie? Świat jest mały, zawsze się znajdą ludzie, którzy znają, którzy wiedzą, nie? I którzy tak samo pamiętają albo lepiej pamiętają od ciebie, ode mnie i zawsze mogą wychwycić coś, co brzmi troszkę inaczej, nie? No pewnie, że tak. Zgadza się. No. My cieszymy się z tego, że Zygmunt żyje. Zygmunt naprawdę jest super człowiek. Pomimo swoich lat, pomimo różnych niuansów, naprawdę jest ikoną tego miasta, Śląska i no Polski.
Znaczy wpisał się ogólnie w historię polskiej mafii też, nie? No bo dokładnie. Był do Pruszkowa, był... Tak, tak. Normalnie... Jako rezydent, no jako rezydent Pruszkowa, no. Tam robili alfabet mafii i było pokazane w sądzie, jak oni wszyscy są i był tam też Zygmunt, nie? Tak, który się śmiał na rozprawie, nie? No. Zygmunt się lubiał śmiać na rozprawach. Ale on ogólnie był pozytywnym, znaczy jest pozytywnym facetem, mhm. nie? Taki żartownik z niego. Tak. Opowiemy wam też za jakiś czas o takiej barwnej postaci z Gliwic, albo nawet o kilku postaciach. Jeden jest na pewno świętej pamięci. Wiesiek Tidiridi, muchomorem zwany. I ten Tidiridi miał ponad 30 lat odsiedziane. Opowiemy wam jeszcze o marynarzu. Nie wiem co tam z marynarzem. Czy nie też świętej pamięci. No. To bardziej ty opowiesz, bo ja tych postaci w ogóle nie znam. Ten pierwszy jest taką bardzo malowniczą postacią też. Jeden z pierwszych kieszonkowców w Gliwicach. Naprawdę przetalent miał do tego i no chwalili go wszyscy. Tak samo może opowiemy o niskim C, o wysokim C. Były takie postacie z tamtych lat bardzo znane. I no trochę opowiemy wam o naszym mieście. Ale nie tylko o mieście. Opowiemy też o innych postaciach z Polski. Jasne, ale ja mówię, że może skupmy się jeszcze przez chwilę na naszym mieście, prawda? Bo w naszym mieście dużo takich ludzi było, którzy wpisali się w karty historii naszego miasta, nie? Nawet byli tacy i byli dobrzy i niedobrzy. Niedobrzy tak samo, niedobrych też było dużo, nie? Ten Roman D. Darek K. Wel, Jugowiec. Pełno takich było, wiesz. W sumie ten Jugowiec, on był bardziej z Sośnicy, no ale to i tak dzielnica Gliwic, także no... No co, no... Będziemy teraz starać się namówić Zygmunta, ażeby coś opowiedział. Jak nie damy rady, opowiadamy o tych postaciach z Gliwic. No pozdrawiamy was wszystkich serdecznie. I subskrybujcie, bo 70% nie subskrybuje kanału. No, a ty mówiłeś 70 osób najpierw. 70%. Okej, okay, ale jak sobie obejrzysz? Tak? No, naprawdę, ale... No, ja myślałem, że 70 osób, od 70%. Prosimy was, subskrybujcie, jak możecie. Będzie kanał miał większą oglądalność i dzięki temu bardziej będzie szło w świat i bardziej będziemy mogli cisnąć z mięsem i z jemu podobnymi. Znaczy jemu nie ma co cisnąć, bo to jemu i co mu zrobić, że mu pan pociśniesz, jak to po nim spływa, jak po maśle. No w sumie może nie cisnąć, no bo on sobie wkłada i wyjmuje sam. Nie? Także pozdrawiamy was jeszcze raz serdecznie. Trzymajcie się, widzowie. Do usłyszenia, do zobaczenia.